Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy Boże Słowo na Ewangelii Łukasza, czwarty rozdział, od pierwszego do trzynastego wersetu będziemy czytać Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, 1 do 13. Ewangelia Łukasza 4, 1-13 i czytamy tam w tym miejscu takie słowa A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni i przez czterdzieści dni kuszony przez diabła w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły poczuł głód i rzekł do niego Diabeł jeśli jesteś Synem Bożym powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem a Jezus mu odpowiedział. Napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł, dam ci tę władz, całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją, ją komu chcę. Jeśli więc ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu... Albowiem napisano Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Potem zaprowadził go do Jerozolimy i postawił go na szczycie świątyni i rzekł do niego. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże o Tobie, aby cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, powiedziano, nie będziesz kusił Pana, Boga swego, a gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. Dzisiaj chciałbym skupić się i podzielić z Wami takimi trzema, czterema w zasadzie kwestiami głównymi, które do mnie przemówiły z tego fragmentu Bożego Słowa. I są to, i będą to ten fakt, że Jezus, wkraczając na pustynię, był pełen Ducha Świętego. Po drugie, to, że Pan Jezus był wiedziony, był prowadzony przez Ducha Świętego właśnie na pustyni, w miejsce, gdzie czekał na niego diabeł i pokusy, które on miał do zaoferowania Panu Jezusowi. Trzecia rzecz, o której dzisiaj chciałbym powiedzieć, na której chwileczkę się zatrzymam, to to, że kiedy diabeł zakończył jedną próbę, to nie, to nie było tak, że odszedł i już nigdy nie wracał, ale czekał na kolejny moment, na kolejną sposobność, żeby z powrotem przyjść. I po czwarte, chciałbym zadać pytanie, dlaczego, próby, dlaczego te próby o takim charakterze w życiu pana Jezusa, jaki był cel tych prób. I w pierwszym rzędzie chciałbym omówić, podzielić się z wami tą niezwykłą rolą Ducha Świętego w życiu pana Jezusa, jaką on pełnił w, już w zasadzie od samego poczęcia, o czym za chwilę będę mówił, aż do momentu jego ukrzyżowania. Czytamy już w Bożym słowie, już na samym początku, że ewangeliści o tym wspominają, że Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego, z mocy Ducha Świętego. Już w łonie Marii był napełniony Duchem Świętym. Nie wspominają pierwszymi, którzy o tym wspominali, nie byli sami ewangeliści, ale był już tą osobą, która pierwsza na ten temat się wypowiadała, prorok Izajasz, bo on już 700 lat przed narodzeniem Chrystusa. Prorokował, że Pan Jezus zostanie spoczęty z Ducha Świętego, poczęty z dziewicy, tak? a stanie się to w, nad, w ponadnaturalny sposób zostanie poczęty z Ducha Świętego. I tak w Łukasza, w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, w 35 wersecie czytamy takie słowa. Łukasza 1,35. I odpowiadając, anioł rzekł jej, anioł, który pojawił się przed Marią i z Marią rozmawiał. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. O tym też no, o sposobie poczęcia Pana Jezusa pisze Ewangelista Mateusz w pierwszym rozdziale w osiemnastym wersecie, również w 23 wersecie przytacza słowa, które napisał 700 lat wcześniej Izajasz. Mateusz pisze tak, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Izajasz, jak już wspominałem, pisze w swoim prorokstwie tak: Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto panna, czyli dziewica jest to to samo słowo, które jest odniesione do Marii w Ewangelii. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem. Immaneu, Immanuel. Narodzenie pana Jezusa, poczęcie pana Jezusa z mocy Ducha Świętego było jednym z elementów planów zbawienia. Pan, Pan Jezus przyszedł na tą ziemię jako Bóg. Przyszedł na tą ziemię w pełni jako Bóg, ale jednocześnie był w pełni człowiekiem, bo się urodził z kobiety. Został poczęty w łonie Marii i urodził się jako człowiek. I tym trzecim elementem, oprócz tego, że Pan Jezus został poczęty z mocy Bożej, z mocy Ducha Świętego jako Bóg. Jednocześnie był w pełni człowiekiem, tym trzecim elementem, że był całkowicie bez grzechu. Zupełnie bez grzechu. I o tym jeszcze będę wspominał na, na samym końcu, kiedy będę podsumowywał to dzisiejsze moje przesłanie. Po drugie, kochani, jeśli patrzymy na rolę Ducha Świętego w życiu Pana Jezusa, musimy wspomnieć o wydarzeniu, które miało miejsce tuż przed, kuszeniem przed tym jak duch wziął pana Jezusa i zawiódł go na pustynię co wtedy się wydarzyło czy pamiętacie co wtedy miało miejsce w życiu pana Jezusa jeszcze zanim rozpoczął swoją służbę zanim zaczął swoje posługiwanie uzdrawianie wypędzanie demonów co wtedy się stało miał miejsce chrzest pan Jezus przyszedł do Jana nad Jordan i dał się ochrzcić Janowi w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale od 16 do 17 werseta, wersetu czytamy takie słowa Mateusza, trzeci rozdział 16 i 17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na Nim. I oto rozległ się głos z nieba, ten jest Syn Mój umiłowany którego sobie upodobałem. Kochani, kiedy nad tym się zastanawiałem, to nieprzypadkowa jest tutaj kolejność tych wydarzeń, jakie miały miejsce w życiu Pana Jezusa. Oto zanim Pan Jezus rusza do służby jako w pełni człowiek, jako w pełni osoba, która podlega tym samym prawom, co każdy człowiek, z wyjątkiem grzechu, zostaje napełniony przez Ducha Świętego. Czy zatem to było ważne? Potrzebne w życiu Pana Jezusa? Już ten, ta, ta kolejność tego, co wydarzyło się w życiu Jezusa, wskazuje nam na to, że bez Ducha Świętego Pan Jezus nie mógłby pełnić swojej służby. Duch Święty wspierał Pana Jezusa jako człowieka w pełnieniu jego służby. Pan Jezus w swojej służbie polegał na Duchu Świętym i Jego mocy. Jak każdy człowiek, jak każdy z nas potrzebował jego wsparcia, jego kierownictwa, jego prowadzenia. I na kartach Biblii, na, szczególnie na kartach Nowego Testamentu, Ewangelii, możemy widzieć, jak Duch Święty pracował w życiu Pana Jezusa i jak nim kierował. Czytamy w Ewangelii Łukasza, w dalszych fragmentach, po fragmencie, który opisuje kuszenie, że Pan Jezus w mocy Ducha, przez Ducha został z powrotem z tej pustyni zabrany i skierowany do Galilei. Czytamy tam, że zaczął wykonywać tam swoją pracę, zaczął wykonywać swoją służbę już pod pełnym namaszczeniem Ducha Świętego, które nastąpiło z momentem wylania na Pana Jezusa Ducha Świętego zstąpienia. I ten moment zstąpienia był przypieczętowany takim, takim obrazem, sytuacją, kiedy gołębica zstąpiła na pana Jezusa, i to był obraz napełniony Duchem Świętym, i zostało to potwierdzone wspaniałą deklaracją samego pana Boga. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ten jest syn mój, w którym mam pełną radość. Ostatnio też czytaliśmy, czy pastor czytał tutaj, bodajże dwa tygodnie temu, na swojej usłudze słowa. Z księgi Izajasza zaczerpnięte przez, przez Pana Jezusa, którymi Pan Jezus posłużył się w synagodze w Nazarecie. Co tam wtedy Pan Jezus mówił? Otwórzmy może te słowa. To jest czwarty rozdział Ewangelii Łukasza. Czwarty rozdział Ewangelii Łukasza. Czwarty rozdział. Od 16. Tak też przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi i zgłosił się do czytania. Podano mu zwój z proroctwem Izajasza. On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie. Zobaczcie, już po chrzcie, kiedy Duch Święty stąpił na Pana Jezusa, Pan Jezus przychodzi, otwiera zwój i czyta o sobie: Duch Pana spoczywa na mnie. Ten który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok pańskiej przychylności. Jakie problemy dla Pana Jezusa wyniknęły z tego wydarzenia, z tego co przeczytał i z tego jak później to skomentował, o, za chwileczkę też o tym będę się starał powiedzieć. Kolejność jest zatem ważna, Duch Święty stąpił na, na Pana Jezusa i namaścił Go do wykonywania Jego posługi, Jego posługi, która prowadziła do najważ, najważniejszego celu, do oddania swojego życia Panu Jezusowi, do oddania swojego życia za, za całą ludzkość, do zbawienia każdego człowieka. I po trzecie, jeszcze skupiając się na tym wątku, należy dodać, że Pan Jezus po pierwsze został poczęty z Ducha Świętego, później został napełniony tym Duchem Świętym w chwili Chrztu. I ten Duch Święty cały czas towarzyszył Panu Jezusowi i wiódł go. I przeczytaliśmy w tej historii o kuszeniu Pana Jezusa, że Duch zaprowadził Pana Jezusa na pustynię i tam mu towarzyszył. Chciałbym to, co teraz powiedziałem, odnieść do naszego życia. Kochani, skoro Duch Święty był tak istotny i tak ważny w życiu, posłudze Pana Jezusa, był tak ważny i pomocny Panu Jezusowi do tego, aby Pan, Pan Jezus zrealizował cel, misję, którą miał zrealizować tutaj na Ziemi, to o ileż bardziej Duch Święty jest ważny w naszym życiu. O ileż bardziej my powinniśmy zabiegać o obecność Ducha Świętego w naszym życiu. I chciałbym zadać pytania, i takie pytanie zadaję przede wszystkim sobie, ale chciałbym również te pytania postawić wam w obliczu tej historii, w obliczu tego stwierdzenia, że oto duch wziął Pana Jezusa na pustynię, zawiódł Go tam na pustynię, a Jezus pełen Ducha Świętego poszedł na tą pustynię. Chciałbym zadać wam takie pytania. Jaką rolę w moim i Twoim życiu pełni Duch Święty? Czy zostałem napełniony Duchem Świętym? Czy zostałeś napełniony bracie i siostro Duchem Świętym? Czy zostałeś napełniony tą mocą z wysokości, którą został napełniony Twój Zbawiciel Jezus Chrystus? A jeżeli zostałeś napełniony tą mocą z wysokości, czy dbasz o własne serce, o własne życie, o to mieszkanie, o tą świątynię, w której Duch Święty jest obecny, którą napełnił napełnił swoją obecnością. W Efezjan, w liście do Efezjan w czwartym rozdziale, w 30 wersecie czytamy takie słowa. Czytamy słowa, które mówią, że można zasmucić Ducha Świętego. I apostoł Paweł mówi do Efezjan takie słowa. Efezjan 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Tak, Ducha Świętego możemy zasmucić w naszym życiu. Duch Święty może być e, zasmucony, może nie czuć się w nas tak dobrze, jak powinien, e, do tego, żeby skutecznie przez nas i w nas działać. I tam wymienione są w Efezjan, nie będę tego czytał, takie rzeczy, które mogą zasmucić Ducha Świętego, jak niegodne słowa, niegodziwe, złe słowa z naszych ust, gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwo, najmniejsza chociażby niegodziwość czy dbamy o to, żeby Duch Święty mógł w nas swobodnie i bez żadnych przeszkód mieszkać. To pytanie kieruje też przede wszystkim do siebie, zdając sobie sprawę z tego, jak wielką wagę dla Pana Jezusa Chrystusa miał Duch Święty. Przechodząc do drugiej kwestii, o jakiej powiedziałem na samym początku i tego, że to Duch zawiódł Pana Jezusa na pustynię. Pan Jezus był pełen Ducha Świętego, ale to Duch Święty zawiódł Pana Jezusa tam na pustynię. I można byłoby powiedzieć, jak się tak przyjrzymy temu, tej, tej historii i okolicznościom, które są z nią związane, że Duch Święty zawiódł Pana Jezusa prosto w paszczę Rwa. W tej historii, jak czytamy ten obraz, jak sobie tak na chwilę, jak na chwilę zatrzymamy się nad tym, nad tą, nad tym wydarzeniem, Możemy zauważyć, że nie było tam żadnego innego bohatera oprócz Pana Jezusa i diabła. Była pustynia. Na pustyni, jak okiem sięgnąć sam piasek. Nie było niczego, co mogłoby odwracać uwagi od tego, co się miało tam wydarzyć, od tej walki, która miała się tam stoczyć między odwiecznymi wrogami, między odwiecznymi wrogami, między dobrem a złem. To mi pokazuje, że w tamtym momencie liczyło się tylko to, że, i najważniejsze było to, że w tamtym miejscu doszło do stoczenia najważniejszego i bardzo poważnego pojedynku między Bogiem a Diabłem. Między Jezusem a Diabłem. Poważna walka i ciężki bój do stoczenia. I tak zacząłem się zastanawiać, bo. Wiemy co oznaczała przegrana diabła, bo diabeł na pustyni przegrał. Przegrana diabła oznaczała tylko tyle, że odszedł, odstąpił od Pana Jezusa, ale dalej szukał sposobności, szukał okazji, żeby ponownie uderzyć. Zastanawiałem się i to pokazuje powagę tej całej sytuacji, powagę tego boju, powagę skutków, jakie miał wynik tej walki duchowej Pana Jezusa z diabłem dla ludzkości. Pokazuje mianowicie, że jeżeli Pan Jezus by przegrał, Oto cały plan zbawienia musiałby runąć, nie, nie zostałby dokonany. Ale Pan Jezus zwyciężył ten bój. Każdy chciał wygrać, i zwycięzca może być tylko jeden, i tym zwycięzcą, który wyszedł zwycięsko z tego boju, ale z każdego również kolejnego stoczonego z diabłem, był sam Pan Jezus Chrystus. Doszło do walki. Atakującym był diabeł. Pan Jezus się bronił. Czym Pan Jezus się bronił? To jest też bardzo ważna kwestia. Myślę, że kwestia na odrębne kazanie, ale chciałbym o tym też wspomnieć, bo to jest istotne. Czym bronił się Pan Jezus w pojedynku z szatanem? Niczym innym, jak tylko Bożym Słowem. Cytował tylko i wyłącznie Boże Słowo. Jest wielka moc w Bożym Słowie. Jeżeli chodzimy w Bożym Duchu, jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to ten Duch Święty. Podnosi rangę, wagę Bożego Słowa w naszym życiu. Także my do tego Słowa lgniemy, my do tego Słowa tęsknimy, rozważamy go, otaczamy się tym Słowem. Pan Jezus nie używał żadnej innej broni, tylko Bożego Słowa. Odnosząc to, co się wydarzyło w tamtym miejscu do naszego życia i ten aspekt do naszego życia, pokazuje to nam, że my powinniśmy być świadomi, jaki bój stoczył za nas Pan Jezus Chrystus. I do jakiego ważnego boju, do jakiej poważnej walki, trudnej walki jesteśmy my przeznaczeni. Sprawa jest śmiertelnie poważna, sprawa jest bardzo ważna. Decyduje o życiu i śmierci człowieka. Tam decydujące, czy tam walka decydowała i, i ten, kto wygrał, decydował o tym, w jakim kierunku potoczą się losy ludzkości. Czy zostanie przywrócona społeczność? Boga z ludźmi. Czy Pan Jezus odda swoje życie na krzyżu jako Bóg, jako człowiek, jako osoba, człowiek bezgrzeszny, czy wypełni plan Ojca? I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli walczymy, jeżeli, jeżeli staczamy bój, to musimy być świadomi, że ten bój jest na śmierci życie, że to jest poważna walka. I toczymy walkę z olbrzymią presją, z atakami, z naporem sił ciemności. Wiecie, sam diabeł staje naprzeciwko nam, nieraz w różnych sytuacjach. I o tym chcę powiedzieć również, że w życiu chrześcijanina, może tego doświadczaliście, pojawiają się takie sytuacje, kiedy właśnie. Chrześcijanin jest blisko Boga. Nie mówię o takich sytuacjach, w których chrześcijanin sam wystawia się na ataki diabła, kiedy poprzez niewłaściwe zachowanie, poprzez przebywanie w niewłaściwych miejscach, poprzez oglądanie niewłaściwych obrazów sam naraża się na, na ataki diabła i osłabia przez to, co, co często kończy się upadkiem. Ale mówię o sytuacji, w której chrześcijanin, Boże dziecko, kiedy ma bliską społeczność z Jezusem Chrystusem, kiedy jest napełniony Duchem Świętym, kiedy chodzi w Jego mocy, nagle... Znajduje się na pustyni. Czy mieliście kiedyś takie sytuacje, że znajdujecie się na, na pustyni i stajecie oko w oko z czymś złym, z jakimś pokuszeniem, z atakiem? Do takich sytuacji dochodzi. Staje naprzeciwko nam diabeł uzbrojony w całą swoją siłę, determinację, aby nas zniszczyć, aby, aby odwrócić nas od Boga, od relacji z Nim. Często w takich sytuacjach diabeł atakuje nas czymś przyjemnym, atrakcyjnym. Jesteś na pustyni, nie ma na czym oka zawiesić, wszędzie tylko piasek, piasek, i, i widzisz tylko jedną rzecz. Przychodzi diabeł ze swoim podstępem, z czymś atrakcyjnym dla ciebie. Wiecie, diabeł nie przychodzi wtedy do nas, z, powiem tak, ordynarnie i brzydko, ze szklanką wódki i papierosem. Bo my nie ulegniemy tak oczywistym rzeczom. To byłoby zbyt proste. Diabeł przychodzi do nas w sposób podstępny, sprytny i oferuje nam rzeczy atrakcyjne dla nas. Rzeczy, które gdzieś łechcą nasze ego, które karmią nasz tego największego potwora, jaki, jaki żyje w człowieku i który wydaje mi się jest źródłem wszelkiego innego grzechu. Nasze ja, nasze, naszego zepsutego człowieka, nasze zepsute serce, z którego wypływa dążność i pragnienie do, do wszelkiego złego. I przychodzi diabeł i na tej pustyni przedstawia nam atrakcyjne rzeczy, które mogą poprawić nasze samopoczucie, które gdzieś tam łechcą nasze ego. Trudniej jest na pustyni poradzić sobie z pokusą. Nie ma nikogo innego. Jesteś tylko ty i to, co w ciebie uderza. Wszystko biegnie do, do, tego jedne, do tego jednego, do pokusy podsuniętej przez diabła. I wtedy rozpoczyna się ta zacięta duchowa walka, którą można zwyciężyć, którą można wygrać jedynie poprzez bycie zanurzonym w duchu świętym, poprzez bycie blisko Jego słowa, poprzez cytowanie, poprzez zwyciężanie tych ognistych strzał wypuszczonych przez diabła Bożym Słowem. Wynik tej walki, oprócz tego, że pojawia się pytanie, czy na tą pustynię wkraczam w pełni mocy Ducha Świętego, napełniony Jego mocą, Jego siłą, wynik tej walki zależy od tego, jaki arsenał posiadam, w co jestem uzbrojony, czy jestem uzbrojony w Boże Słowo, czy używam Bożego Słowa, czy w chwilach, kiedy jest czas, żeby przygotowywać się do walki, przewidując, a ataki diabła, takie pustynie. Hmm, Pojedynki oko w oko z diabłem są pewnością i na pewno przychodzą w naszym życiu i będą przychodzić. Czy w chwili, kiedy jest czas, żeby się przygotowywać, czy wykorzystuję ten czas, kiedy, czy zbliżam się do słowa, czy Słowo Boże żyje we mnie? Także kiedy nagle, niespodziewanie przychodzi podstępny atak. Pułapka, kiedy wpadam w pułapkę, jestem w stanie obronić się. To pytanie chcę zadać sobie, patrząc na ten poważny, śmiertelny bój, jaki był toczony tam na pustyni, jaki toczy się w życiu każdego chrześcijanina. To pytanie chcę zadać sobie, ale też również Wam. Kolejna kwestia, trzecia już kwestia, jaką chcę poruszyć, to to, że szatan przyszedł, kiedy przegrał, to odszedł, ale szukał sposobności dalej, aby kusić Pana Jezusa. Czytamy w wersecie 13. Takie słowa. Diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Kuszenie pana Jezusa nie było jednorazowym, jednorazowym wydarzeniem, nie było jednorazową historią, która miała być takim jednym wielkim przykładem dla ludzi, na którym mogliby się opierać. Nie. Diabeł szukał sposobności i wyczekiwał kolejnych dogodnych momentów, aby przyjść i atakować Jezusa. Wiecie. Pan Jezus codziennie spotykał się z mocami ciemności. Stawał naprzeciwko Nim, rozkazywał im, żeby wychodziły, uzdrawiał chorych, walczył z tymi mocami, ale były szczególne momenty, kiedy szatan przychodził właśnie w ten taki podstępny sposób, atakując właśnie najczulszy myślę, punkt, jeśli chodzi o postawę Pana Jezusa, i działo się to wielokrotnie. Pierwszy raz zadziało się to właśnie na Pustyni. Nie wiem czy diabeł zdawał sobie sprawę, to jest chyba do przedyskutowania. Nie wiem czy diabeł ja tego nie rozstrzygam. Nie wiem czy diabeł zdawał sobie sprawę z tego jaki jest cel Pana Jezusa i czy zdawał sobie sprawę z tego, że z chwilą śmierci Pana Jezusa on Pan Jezus odniesie ostateczne zwycięstwo, natomiast diabeł poniesie ostateczną klęskę. Z jednej strony diabeł cały czas atakował Pana Jezusa. I robił wszystko, aby odwieźć go od realizacji misji poleconej przez Pana Boga. Ale z drugiej strony przecież sam diabeł zaatakował Judasza i skusił go i spowodował, że Judasz wydał pana Jezusa na śmierć. Nie rozstrzygając tego, jedno jest pewne: diabeł cały czas był i jest przeciwnikiem Jezusa Chrystusa. I kolejny atak, który, który ja przynajmniej odnotowuję w Biblii na pana Jezusa, to jest sytuacja, w której. Kiedy pyta swoich uczniów w Cezarei Filipowej, za kogo ludzie mnie uważają, kiedy słyszy słowa Piotra, ty jesteś Chrystus, ty jesteś, ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego, i kiedy następnie zaczyna uczniom opowiadać, co musi jego właśnie wielkiego Mesjasza, Chrystusa spotkać, to jest męczeńska śmierć. W Jerozolimie, a wcześniej wydanie w ręce ludzi, a później z martwych Piotr przychodzi do niego, i mówi: Mistrzu, za trudne to są słowa, nie życz sobie tego, to się nie stanie, nie przyjdzie to na ciebie. Boże słowo nazywa to wręcz tym, że Piotr skarcił pana Jezusa za tą wypowiedź. Wtedy pan Jezus zareagował bardzo stanowczo, zwracając się do właśnie tego, który w słowach Piotra przyszedł do Jezusa, aby gdzieś go Odwieść od tego planu i powiedział Pan Jezus do Piotra: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie patrzysz z perspektywy tego, co jest Boże, ale z perspektywy ludzkiej. Kolejny atak, jaki ja odnotowuję, to bój w ogrodzie Getsemane. Tam też Pan Jezus stoczył potężny bój, który zadecydował o tym, że zwycięsko przeszedł przez krzyż Golgoty i zwyciężył szatana. Jakie w tym widzę odniesienie do naszego życia? To, że wygramy jedną bitwę z diabłem, nie oznacza, że wojna jest wygrana. Wojna z diabłem toczy się aż do momentu ostatecznego, kiedy zostaniemy zabrani do Pana Boga, kiedy będziemy już z Nim, bądź wtedy, kiedy On tu przyjdzie po nas i zabierze nas, a szatan zostanie pokonany. Diabeł. Jeżeli już nawet z nim wygrałeś raz czy drugi, będzie czekał i będzie pilnował okazji, żeby zaatakować Cię po raz drugi. W Bożym Słowie czytamy, że on chodzi wokół nas jak lew ryczący, żeby tylko sprawdzić i wykorzystać szansę, aby pochłonąć tego, kto nie czuwa. Dlatego też tym bardziej powinniśmy dbać o obecność Ducha Świętego w naszym życiu i o właściwe uzbrojenie w Boże Słowo. W 1 Koryntian w dziesiątym rozdziale, dwunastym wersecie są zawarte słowa, ostrzeżenia dla tych, którzy czują się pewnie, którzy myślą, że oto stoją pewnie na gruncie Bożego Słowa i nic ich już nie pokona. Gdzieś może zapominając o tym, że Powinna temu towarzyszyć pokora i rzeczywiście bliska relacja, bliska społeczność z Panem Bogiem. Zawarte są tam takie słowa: 1 Koryntian, 10 rozdział, 12 werset. Dlatego, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. To jest kolejny dowód na to, że duchowa walka jest czymś poważnym, czymś wymagającym cały czas wielkiego skupienia, wielkiego oddania Panu Bogu i Jego bliskości, bliskości Jego Ducha Świętego. Kochani, zastanawiałem się, dlaczego próby i testy? i Jaki był cel tych testów w życiu Pana Jezusa? W tym, że Duch Święty zaprowadził Go na pustynię, wiódł Go tam, prosto w paszczę Lwa. I słuchajcie, odpowiedź znalazłem już w tekście Bożego Słowa, który został napisany zaraz po fragmencie dotyczącym kuszenia. I jeszcze raz w skrócie. Jaki był efekt próby w życiu Pana Jezusa? Wiemy, został napełniony Duchem Świętym, został zawiedziony przez Ducha na pustynie. Wytrwał w próbie, odniósł zwycięstwo, nie mogło być inaczej, przeszedł sprawdzian, został doświadczony, diabeł rzucił wyzwanie Panu Jezusowi w ten jego czuły punkt, o, o, o którym za chwilę powiem, jeśli można mówić w ogóle, że, że Pan Jezus miał czuły punkt, ale diabeł, tak jak już mówiłem, on wykorzystuje Wykorzystuje te takie momenty, wie gdzie, jest, gdzie może uderzyć, jest, jest tego świadom. Pan Jezus zwyciężył tą pułapkę diabła przez moc Ducha Świętego i rusza dalej w mocy, tak jak już mówiłem. Rusza dalej w mocy ducha i Boże Słowo mówi, że zdobywa rozgłos, zdobywa popularność. Ludzie idą za nim, ludzie lubią go słuchać. Ludziom podoba się to, co słyszą z Jego kazań, z Jego opowiadań i z Jego nauk. Aż przychodzi moment, kiedy ludzie są zderzeni z pełnym przesłaniem Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus przyszedł, żeby obnażyć przed każdym człowiekiem to, co ma w sercu, to zepsucie, to, co tam jest. Aby pokazać, że człowiek jest zepsuty i że jedyną drogą do zbawienia jest oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jest pokuta z tego, co złe. I tak jak czytaliśmy, już Pan Jezus przychodzi do Nazaretu, do swojej rodzinnej miejscowości i głosi słowo, czyta słowo w synagodze. I wiecie, na początku, może przeczytajmy ten fragment. Będę czytał z nowego tłumaczenia. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale. Od 14 czytamy takie słowa. Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś, chwalony przez wszystkich, nauczał w miejscowych synagogach. Oto ludzie zauważają Pana Jezusa, widzą, że jest kimś wyjątkowym. Pan Jezus zdobywa popularność. Czytaliśmy tutaj ten fragment, że przyszedł do Nazaretu, czy czytał w synagodze, i od 20 wersetu czytamy takie słowa. Po przeczytaniu zwinął zwój, oddał go słudze i usiadł, a wszyscy obecni w synagodze skierowali na niego wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: "Dziś jesteście świadkami spełniania się słów tego proroctwa". Wszyscy potakiwali mu, podziwiali pełne życzliwości słowa płynące z jego ust. Ale do czasu, do czasu kiedy Pan Jezus zaczął mówić prawdę, kiedy zaczął, kiedy zwiastował pełną ewangelię, kiedy do ich uszu dotarło, że co jest w ich sercach. Ludziom bardzo podobało się to, co głosił pan Jezus do czasu, kiedy usłyszeli prawdę na temat stanu swojego życia, bo pan Jezus powiedział bardzo nieprzyjemne dla nich słowa. Bo powiedział im tak, kiedy oni zaczęli się zastanawiać, no przecież to jest syn Józefa, czy on może być kimś wyjątkowym, czy on może być tym Mesjaszem posłanym dla wyratowania ludzi, bo takie były oczekiwania ludzi. To spodziewali się kogoś, kto wyrwie ich z mocy Rzymian, który da nowe królestwo Izraelowi, nowe życie, życie bezpieczne, opływające w dostatek. Zaczęli się zastanawiać, czy to nie jest syn Józefa, Właśnie pod ich adresem Jezus powiedział Zapewne przytoczycie mi to przysłowie. Lekarzu pokaż na sobie, że Twój lek jest skuteczny. Dokonaj także tu w swoim rodzinnym mieście tego wszystkiego, co, co jak słyszeliśmy, zdarzyło się w Kafarnału. Zapewniam was i te słowa bardzo ich zabolały. Zapewniam was, ciągnął dalej. Żaden prorok nie spotyka się z życzliwym przyjęciem wśród swoich. Wysłuchajcie tej przykrej prawdy. Wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, kiedy to przez trzy i pół roku panowała susza i wielki głód ogarnął całą ziemię. Lecz do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do owdowiałej kobiety w sarepcie Sydońskiej, do poganki, do osoby spoza ludu izraelskiego. Wielu też było trendowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a jednak żaden z nich nie został wyleczony, tylko na aman syryjczyk. Te słowa bardzo ich wzburzyły. Te słowa dotyczyły tego, co było w głębi ich serca. Wiecie, pokusa, jaka cały czas stawała przed Panem Jezusem, to było to, czy jakiego wyboru dokonać: czy, czy przyjąć w pokorze przeznaczone mu cierpienie, czy skorzystać ze swojej mocy i podporządkować sobie okoliczności, wydarzenia, ludzi, spełniając właśnie ich oczekiwania. Tak jak już powiedziałem, ludzie w pierwszej fazie służby pana Jezusa inaczej wyobrażali sobie Mesjasza. Myśleli o silnym politycznie i militarnie przywódcy, który da Izraelowi nowe królestwo. Być może Piotr w momencie, kiedy dokonał tego wyznania o panu Jezusie Chrystusie, też miał to na myśli, jeszcze nie miał tego, tego samego poznania. Może czuł się dobrze przy panu Jezusie, może myślał, że. Dobrze będzie chodzić z taką osobą, która jest podziwiana przez tłumy, która jest lubiana, która ma posłuch, która czyni wielkie cuda, ale nie patrzył na to, bo jeszcze o tym nie wiedział. Ale być może już szatan gdzieś tam próbował z tej strony również atakować pana Jezusa. Nie patrzył na to i nie wiedział o tym, co tak naprawdę ma się wydarzyć i jaki ma być koniec pana Jezusa. W oczach ludzkich tragiczny, ale w oczach bożych było to największe zwycięstwo w dziejach świata. Pan Jezus zdecydował, że będzie wypełniał wolę Boga Ojca i nie oglądał się na własne możliwości, na własne szanse, na okazję, aby odnieść własną korzyść, kiedy mógłby wykorzystać to, że jest tak popularny i tak lubiany przez, przez ludzi. Nie zważał na, własny, na własną wygodę, na własny komfort, na oczekiwania ludzi, na ich opinie. I ta historia zakończyła się. W ten sposób, że tak szybko jak ludzie podziwiali pana Jezusa i kiwali z uznaniem głową i patrzyli na niego z podziwem, ciesząc się z tych pełnych łaskawości słów, tak szybko wzięli, porwali go za szaty, wywlekli poza miasto i chcieli go zabić, zrzucając z, ze skały. Czy nie jest tak w naszym życiu, że kiedy zaczyna nam się dobrze wieść, kiedy zdobywamy popularność. Kiedy zdobywamy przychylność ludzi, kiedy omijają nas problemy, to pojawia się zadowolenie, przychodzi duma z tego, co osiągamy, pojawia się takie poczucie spełnienia i świadomość tego, że jakoś sobie radzę, jestem zaradny. Stąd już jest. Bardzo blisko, jeden krok od tego, aby odsunąć się od tych ludzi, którzy są gdzieś wokół, niżej mnie, z którymi nie znajduję już wspólnego języka, bo przecież ja już osiągnąłem coś więcej, a oni są niżej, nie ma już wspólnych tematów, zaczyna się tworzyć jakaś bariera. Stąd już jest też bardzo mała chwila do tego, aby oddalić się od tego, kto zaparł się samego siebie, kto wyrzekł się swojej chwały, kto wyrzekł się tego, w co był. Ubrany w to dostojeństwo, w chwałę, który to porzucił, jest już coraz bliżej do tego, żeby nie mieć czasu na relacje, a przecież relacja z Jezusem kosztuje sporo wysiłku, kosztuje sporo trudu. Trzeba zapłacić cenę za to, żeby być blisko, żeby właśnie być blisko Bożego słowa, żeby trwać w Duchu Świętym. Boże Słowo mówi w liście do Galacjan, baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie nie niemądrzy, Lecz jako mądrzy, wykupując czas, gdyż dni są złe. I tutaj chciałbym przedstawić właśnie ten wzór Pana Jezusa i zadać nam pytanie: co my robimy na Ziemi, jakie jest nasze przeznaczenie, na czym się skupiamy? Czy skupiamy się na tym, żeby żyć wygodnie, żyć dobrze, żeby osiągać sukcesy, żeby, żebyśmy byli zadowoleni ze swojego własnego życia, czy patrzymy na Chrystusa, realizujemy Jego misję, Jego polecenie. Idźcie na cały świat, głoście wszelkiemu stworzeniu, że ja jestem Panem, że jestem Chrystusem, że jestem wybawicielem. I czy ponosimy tego konsekwencje, czy ponosimy tego trudy, czy wszystko podporządkowaliśmy tak jak On, temu, żeby wykonać plan, żeby wykonać plan zbawienia? Jakie i kogo oczekiwania chcemy spełniać ludzi czy Boga? Do czego chcemy wykorzystywać powierzone nam talenty, zdolności, możliwości? Zwycięska próba, każdy zdany egzamin, każde oparcie się pokusie jest tym czynnikiem, który daje siłę do tego, żeby przyjąć właściwą postawę, postawę Chrystusową. Zwycięstwo w próbie jest przyjęciem postawy Chrystusowej. Zwycięska próba da nam siłę do tego, aby w przypadku różnych pokus, które będą dalej przychodzić, dać im odpór. I kiedy pojawi się jakaś porządliwa myśl, uciekniesz najszybciej, jak tylko się da, a będziesz zwalczał je w mocy Ducha Świętego, nawet jeśli trzeba, poświęcając godziny na modlitwie i na walce duchowej. Zwycięska próba, którą już raz przeszedłeś, Pozwoli Ci kolejnym razem zachować się uczciwie, może w trudniejszej sytuacji, może w sytuacji, w której będzie trzeba stracić o wiele więcej, a może i wszystko. Zwycięska próba pozwoli Ci z uśmiechem na twarzy przyjąć to, jak ludzie będą mówili o Tobie, że jesteś frajerem, a Ty wtedy powiesz, że jesteś frajerem, frajerem ale Jezusa Chrystusa. Zwycięska próba pozwoli Ci i nam, i mi zająć też właściwą postawę względem ludzi zrezygnować ze swoich przywilejów, ze swoich praw, które przysługują Tobie tylko po to, żeby innego zbudować, żeby innego podnieść, żeby zachęcić, żeby innego uratować, pokazać mu na Chrystusa, nawet kosztem swoich racji, kosztem własnego ego. wszystko po to, żeby kogoś zbudować, żeby pokazać na Chrystusa. Zwycięska próba pozwoli zachować cierpliwość, opanowanie, Zwycięska próba, którą przejdziesz raz, umocni Cię w, w kolejnej sytuacji pozwoli Ci na to, żeby zaufać Chrystusowi, kiedy będziesz przechodził przez doliny, przez próby. Zwycięska próba spowoduje też, że zrezygnujesz z realizowania samego siebie, z własnych planów, ambicji, które wcale nie muszą być złe, ale być może Jezus ma dla Ciebie inny plan. Inne miejsce, do którego chcecie pokierować. I nie mówię tu wcale o tym, że nauka, że zdobywanie wykształcenia, zdobywanie doświadczenia zawodowego jest czymś złym, bo Bóg, jeżeli jesteśmy w Jego miejscu, jesteśmy w Jego woli, potrafi wykorzystać to, co zdobędziesz, ucząc się dla swojego królestwa w późniejszym etapie. Ale ważne jest, żeby na każdym etapie być blisko Boga, pytać Go o Jego wolę względem naszego życia. I kiedy przyjdzie. Pan Bóg w takiej sytuacji, kiedy żyjesz sobie wygodnie i powie, Tymek, jest czas, żeby pójść tam, żeby zrobić to, żeby zrezygnować z tego wszystkiego, co masz, to ty wtedy powiesz posłusznie, w tej próbie, w tym doświadczeniu, pójdę i wybieram kroczenie za Panem Jezusem. I każda taka zwycięska próba jest odniesieniem zwycięstwa i być może, nie jest to powiedziane, że również na to ominie, że nas to ominie, być może te zwycięskie próby, każda kolejna zwycięska próba, doświadczenie pomoże nam w tym najważniejszym momencie, kiedy przyjdzie nam dokonać tego najważniejszego wyboru, kiedy przyjdzie nam opowiedzieć się za Jezusem, bądź zginąć, już mówię tak górnolotnie, to wybierzemy Chrystusa. Nie wiemy, czy próba ta nastąpi, ale możemy być pewni, że jeżeli w tych małych próbach będziemy wierni, to Pan Bóg przygotuje nas na tą największą próbę. Na zakończenie chciałbym przeczytać kilka fragmentów z Bożego Słowa i zachęcić nas, bo to nie jest tak, że Jesteśmy powołani tylko do walki, jesteśmy pozostawieni gdzieś tam sami w ciężkim i trudnym boju i bardzo trudno jest się ostać. Nie, Boże Słowo nas zachęca do tego, że tak jak Chrystus zwyciężył, tak jak Chrystus zaparł się samego siebie i odniósł ostateczny triumf na krzyżu, tak również dla nas przewidziane jest zwycięstwo. Ale jeszcze najpierw chcę zwrócić uwagę na to, że jesteśmy zobowiązani do tego, żeby postępować tak, jak postępował Chrystus. I w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale, w wierszu szóstym, czytamy takie słowa. Kto mówi, że w nim, w Panu Jezusie Chrystusie, mieszka, inne tłumaczenia mówią, w nim trwa, kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I dlatego na przykładzie tej historii, która też dotknęła moje serce, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy Przede wszystkim zadbali o to, żeby być pełnymi Ducha Świętego, żebyśmy chodzili w Duchu Świętym i w Jego mocy. Po drugie chciałbym nas, siebie, was zachęcić do tego, żebyśmy dali się prowadzić Duchowi Świętemu, żebyśmy byli posłuszni Jego głosowi. Z pewnością, tak jak już powiedziałem, nie jedna pustynia przed nami, ale Bóg jest z nami. Pan Bóg jest wierny i da nam zwycięsko stoczyć każdą walkę. I odnieść zwycięstwo nad, nad diabłem, bo on dał nam przykład. Chciałbym zachęcić Was do tego, żebyśmy zajmowali właściwą, właściwą pozycję w walce z diabłem, żebyśmy używali Bożego Słowa. Najpierw tym słowem się karmili, przykładali wielką wagę do tego, żeby to słowo przyswajać do naszego życia, żeby tym słowem żyć, żeby tym słowem oddychać, a później wykorzystywać to słowo w walce. Tak jak to zrobił Pan Jezus, krótko i na temat, bez żadnej dyskusji. Być może będziesz musiał poświęcić więcej czasu, żeby coś przemóc, żeby coś zwalczyć, ale zawsze sprzeciwiaj się diabłu na podstawie Bożego Słowa, w oparciu o Boże Słowo krótko i na temat. Walcz, nawet jeśli walka miałaby trwać długo, walcz do końca, aż do ostatecznego zwycięstwa, bo pewne jest to, że w pewnym momencie. Diabeł odstąpi od Ciebie. Diabeł zostawi Cię. Będziesz zadowolony z tego. Będziesz dziękował Bogu za to, że masz zwycięstwo, że osiągnąłeś zwycięstwo w Panu Jezusie Chrystusie. Nie obawiajmy się spotkania oko w oko z diabłem na pustyni. Pan Jezus został zawiedziony przez Ducha Świętego na pustynię również, czy przede wszystkim z tego powodu, że myślał o Tobie i o mnie. Chciał być przykładem tego, jak należy w takich sytuacjach postępować. W, Hebraj... w liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale od 14 do 16 wersetu <laughs> Hebrajczyków 4, 14 do 16 są zapisane takie słowa, wiecie, które bardzo mnie dotknęły i w zasadzie od których rozpoczęło się moje rozmyślanie nad, nad tymi kwestiami, nad tymi sprawami. Kiedy tak myślałem o, o świętach, o tym, co tak naprawdę świętuje, czy to narodzenie się tego dzieciątka, czy, czy na tym, że tak powiem, koncentruję moją uwagę, czy na czymś innym, ten tekst przyszedł do mnie, do, do moich myśli. Znalazłem go w Bożym Słowie i zacząłem nim żyć. Hebrajczyków 4,14-16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi. Lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Pamiętaj zawsze, że po Twojej stronie stoi wielki arcykapłan, który dniem i nocą wstawia się za tobą przed obliczem samego Boga. On wie, w jakich sytuacjach jesteś. On często sam prowadzi na taką pustynię, żebyś stoczył zwycięski bój. I żebyś wzrastał w poznawaniu Boga i był przygotowany do tego dzieła, do którego On Cię przeznaczył. Mając wielkiego arcykapłana, trzymajmy się mocno wyznania, bądźmy blisko Niego i przystąpmy z ufną odwagą do tronu Jego łaski. I kolejny fragment, I jeszcze dwa fragmenty, z którymi chcę z Was na sam koniec zostawić. Juda pisze do takiej w swoim liście, takie słowa, 24, 25 werset. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza. Przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. I jeszcze jedno słowo na koniec. 1 Koryntian 10, 13. To jest kolejny werset po tym wersecie, który już przytaczałem, który mówił o tym, że jeśli kto uważa, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. I tam są dalej zapisane takie słowa: Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. I te słowa chcę podkreślić. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Kochani, tym słowem chciałbym was zachęcić. Zachęcam samego siebie, przechodząc przez różnego rodzaju próby. Wiecie, chcę być. Nie chcę zawodzić w najprostszych sprawach. Nie, nie powiem, że wygrywam. Często zdarza mi się upadać, zawodzić, ale wiecie, Pan Bóg przeznaczył nas do zwycięstwa, do tego, żebyśmy szli, żebyśmy wydawali dobre owoce, żebyśmy zwyciężali złego, żebyśmy głosili Pana Jezusa Chrystusa wszystkim ludziom, którzy są. Wokół nas, powołał nas do zwycięstwa. I chcę dzisiaj tym słowem siebie zachęcić do zwycięskiego życia, do poświęcenia trudu i wysiłku, do szukania obecności Ducha Świętego, do oddawania się pod Jego kierownictwo, do wytrwałości w Bożym Słowie. I również Was do tego zachęcić, żebyśmy szli, żebyśmy zwyciężali, żebyśmy wydawali dobre owoce. Amen.